Będzie centra dochodząca, być może nawet i taka w światło bramki. Wiśniewski, płaskie dośrodkowanie, dobry strzał Olczaka. No naprawdę niepodobne to było zagranie do Krystiana Pieczary. To jak zupełnie nieudanie próbował uderzać. Zych, świetnie wyszedł dryblingiem z tego podwójnego krycia. Pieczara teraz, Pieczara, dobre podanie, Wiśniewski. Nie ma spalonego, Wiśniewski, zobaczmy, Wasilewski, jest gol! 1-0 dla Polonii, Kacper Wasilewski, 6. minuta meczu w postaci gola. Kacper Wasilewski po raz pierwszy w tym sezonie trafia do siatki. Bardzo dobry początek. Bodajże Gulczyński był tam. Nie, przepraszam, to był Jaroń, nie, zablokowany. Jest kolejna centra na Strzałkowskiego. Strzałkowski piłki nie opanował. To jeszcze nie koniec, bo mamy strzał. Uderzał Borychowski. A nie bronić wyniku. Zobaczmy, teraz będzie ciekawe rozegranie tego rzutu rożnego. Piłka w światło bramki. Ledwo koniuszkami palców wybił tę piłkę Bartek Kowalczyk. Asystę zaliczył Przyrowski, a teraz jest rzut wolny dla Pogoni. Dobra centra w pole karne i ależ interwencja Kowalczyka ratuje nas od straty bramki. Szymczak. Olczak. Kowalczyk, no i właśnie fatalny błąd teraz i zobaczmy Jaroń. Jaroń przedziera się, uderza na bramkę, na nasze szczęście. Gulczyński. Szymański do Łabędy. Dobry dribbling teraz skrzydłowego Pogoni. Nowe dwóch nasi obrońcy sobie kompletnie nie poradzili. Szansa, wybija teraz Goliński, ale nie na długo. Strzałkowski i znowu tylko w ostatniej chwili interwencja Zajączkowskiego. Centruje Zych. Zobaczmy, będzie tam jeszcze groźnie. Kobiera, ale prosto w ręce Przyrowskiego. Przyrowski ponad 100 spotkań rozegrał na tym stadionie. No, może nie na tym stadionie, ponad 100 spotkań zagrał w barwach Polonii. Oczywiście nie wszystkie były na tym stadionie. A teraz szansa dla Pogoni, jest bramka wyrównująca. Michał Strzałkowski strzelcem tego gola. Jak Pieczara się ustawił przy piłce, no to chyba nie po to, żeby tam tylko straszyć, tylko żeby faktycznie może spróbować uderzyć. Jednak nie, jednak Wiśniewski i rykoszet, słupek! Ależ byliśmy teraz bliscy objęcia prowadzenia. Co tam się stanie? Wiśniewski, dobre dośrodkowanie. Wybijają obrońcy Pogoni. Jeszcze Wiśniewski dojdzie. No ale źle sobie to przyjął. Na szczęście piłki nie straciliśmy. Szymczak do Pieczary. Pieczara w pole karne. Dobre zagranie Pieczary. Pieczara uderza. Ale za lekko, niestety. Szymański. Kołaczek. Strzałkowski, przy nim już Zajączkowski. Strzałkowski przedarł się. Utrzymał piłkę i zagrał bardzo dobrze do Jaronia na prawą stronę. Damian Jaroń teraz uderza z lewej nogi, interweniuje Kowalczyk. Jest rzut rożny. Wiśniewski, dobre uderzenie, ale on nad bramką niestety. Zamknął drzwi, jak to się mówi, Andrzejewskiemu. Dobrze teraz się podłączył Zajączkowski, świetnie to przepchnął dalej Wiśniewski i Zajączkowski idzie za akcją. Tylko szybciej by to się przydało zrobić. Zajączkowski, dobre dośrodkowanie. Są tam problemy, zobaczmy, Andrzejewski uderza, ale prosto w ręce Przyrowskiego. Ale już jesteśmy po doliczonym czasie gry. Więc nie wiem, czy arbiter jeszcze pozwoli chociażby na jedno wybicie Bartka Kowalczyka. Kowalczyk. Walczy tam Pieczara. Jeszcze nie ma końca. Zobaczmy, Pieczara do Rakowskiego. Rakowski zamknie tę akcję, Kobiera, Pieczara, gol, gol, 2-1 dla Polonii, Krystian Pieczara w ostatniej sekundzie meczu daje nam zwycięstwo, 2-1, co za bramka, co tutaj się dzieje, Krystian Pieczara, jak on to zrobił, jak on to wcisnął, przecież to jest niesamowite.